Panie wojewodo, druga pozycja na liście. Dzisiaj poznaliśmy nazwiska kandydatów. Kampania będzie mocna? No, kampania będzie mocna w tym sensie, że będzie moc spotkań z wyborcami. Tak chcemy to potraktować. Przed nami rzeczywiście półtora miesiąca intensywnych spotkań i w związku z tym poznawania w dalszym ciągu spraw najważniejszych dla mieszkańców naszego regionu. Ja to oczywiście robiłem przez ostatnie 8 lat, bardzo intensywnie pracując i bardzo intensywnie rozpoznając te najważniejsze problemy w Warmii i Mazur. Wiele udało się zrobić, chociażby znacząco zmniejszyć skalę bezrobocia, wyeliminować skrajne ubóstwo, szczególnie wśród dzieci, ale wiele wyzwań jeszcze ciągle przed nami i tych w obszarze infrastruktury, i tych w obszarze społecznym. I mając to doświadczenie 8 lat pracy w urzędzie na stanowisku wojewody, chcę to przekuć na konkretne propozycje, które będę mógł zrealizować, jeżeli wyborcy mi zaufają, które będę mógł przekuć na konkretną pracę, na konkretne propozycje w przyszłym parlamencie. Panie wojewodo, co będzie najważniejsze z punktu widzenia Warmii i Mazur w tej kampanii? Co jest takim problemem, który będzie się przebijał? No to są w dalszym ciągu kwestie związane z kwestiami społecznymi, to znaczy podnieść jak najbardziej płace, a za tym musi iść rozwój gospodarczy, muszą napływać inwestorzy, przedsiębiorcy, tworzyć nowe miejsca pracy. W dalszym ciągu musimy pracować nad kwestiami związanymi z bezrobociem, ale jestem o tym głęboko przekonany. Najistotniejsze są kwestie związane z bezpieczeństwem, bo to jest dzisiaj najważniejsza potrzeba mieszkańców naszego regionu, poczucie bezpieczeństwa. Tu współpraca z wojskiem, a mam w tym aspekcie ogromne doświadczenie ostatnich 8 lat. Mocno zabiegałem o to, żeby w Olsztynie stacjonowała 16 dywizja. To się udało. Powstają nowe jednostki, powstają coraz więcej, rozwija się armia dzięki ustawie o obronie ojczyzny, dzięki działaniom pana ministra Mariusza Błaszczaka, dzięki inicjatywie w tym zakresie oczywiście pana prezesa Jarosława Kaczyńskiego, kiedy sprawował w poprzednim okresie stanowisko wicepremiera właśnie odpowiedzialnego za kwestie bezpieczeństwa. Panie wojewodo, w poprzednich wyborach PiS dostał 5 mandatów z okręgu olsztyńskiego. Na jaki wynik liczycie państwo w tych wyborach? No, myślę, że realne, jak najbardziej realne jest powtórzenie tego wyniku.